W liceum zdecydowałam się spełnić swoje właśnie największe marzenie. Zapisałam się do krakowskich szkół artystycznych, czego zwieńczeniem była moja praca dyplomowa, obrona i wystawa. I cała praca dyplomowa była wykonana w jednej z najstarszych technik fotograficznych, czyli w gumie chromianowej. Weronika Gaj przygotowała zestaw prac, które zostały wykonane w technice gumy chromianowej czy dwuchromianowej, ponieważ obie nazwy występują. I dodatkowo nie są to również prace jednowarstwowe. Przygotowała kolaże, które w tej gumie wykonała. Taki zbitek technik cyfrowej i analogowej, historycznej, szlachetnej, ponieważ wszystkie te trzy nazwy się do gumy dwuchromianowej odnoszą, jest dość rzadkim obecnie działaniem. No i wydaje mi się, że jest bardzo twórcze. Z Natalią Kają Chmielewską poznałam się przez moją kuzynkę, która jest twoją dobrą znajomą. Tak. I mamy też dużo artystką. Mamy też dużo wspólnych znajomych. Wcześniej też miałyśmy przyjemność robić razem sesję zdjęciową właśnie w takim stylu retro. No i właśnie myśląc o swoim dyplomie kończącym szkołę kreatywnej fotografii, pierwszą osobą, która przyszła mi do głowy, była właśnie Kaja, bo ma super urodę pod właśnie takie sesje starodawne. No a ja też w związku z tym, że już pracowałam z Weroniką i bardzo mi się podobały efekty naszej pracy, to się bardzo cieszyłam, jak usłyszałam o tej propozycji, tym bardziej jeszcze jak się dowiedziałam, jaką to ma być techniką, w jakiej stylizacji, więc cieszyłam się, że jeszcze raz mogłyśmy się spotkać. Też kolejna sprawa, Kaja jest mieszkanką Nowej Huty, tak jak ja, także to już w ogóle było plusem do tego projektu, który był związany właśnie z tą dzielnicą. No i plus, jeszcze ja bym powiedziała, że zobaczyłam też trochę na nowo tą Nową Hutę, ponieważ Weronika w związku z tym, że spędziła tu dzieciństwo, to jak chodzimy po tych wszystkich miejscach, to mi pokazuje, że na przykład tu się bawiła, tu gdzieś chodziła z babcią do tego miejsca i przez jej wspomnienia ja jakoś na nowo odkryłam niektóre te miejsca, na które wcześniej nie zwróciłam uwagi. No mój tato był pięściarzem krakowskiego hutnika zresztą, między innymi, no i reprezentantem Polski w boksie przez wiele lat. I to zamiłowanie do sportów walki w ogóle było z pokolenia na pokolenie, że tak powiem. Jego brat również, a mój ojciec chrzestny również boksował, tyle że na Śląsku. Także te korzenie u mnie, że tak powiem, dość mocne były i od najmłodszych lat jakby obserwowałem i jeszcze jako dzieciak, pamiętam, oglądałem walki ojca w telewizji gdzieś tam i mu kibicowałem. I później jako dzieciaka rodzice wzięli mnie, pamiętam, do kina na Wejście Smoka i strasznie przeżywałem ten film, strasznie mi się to spodobało. Gdzieś tam też jako nastolatek zacząłem od kung fu. Tutaj w Krakowskim Stowarzyszeniu Sztuk Walki otarłem się o krakowski klub Oyama Karate, gdzie trenowałem w formule full kontaktowej pod kątem jakby K1. Osoby zainteresowane wiedzą co to jest. A że mój ojciec świetnie boksował, no to prosiłem go o to, żeby mnie podszkalał w technikach bokserskich. No, przyszedł potem taki moment, że jakby chciałem się skupić tylko i wyłącznie na boksie. Trochę sobie poboksowałem tutaj też, jakby jako zawodnik również. No ale były lata 90., więc naprawdę było ciężko z tym polskim sportem. Kluby upadały jeden po drugim praktycznie i nie było perspektyw. Tak więc zawiesiłem rękawice na kołku i też był to taki moment mocnego zakrętu mojego życiowego, tak bym to powiedział. Rozpadło mi się małżeństwo wtedy, miałem tam problemy z kontaktami z dzieckiem. I później powrót jakby do tego sportu już mając 30 parę lat,
pomógł mi tak naprawdę z uporaniem się z różnymi takimi moimi demonami, tak bym to powiedział. Wychowałem się na blokowiskach nowochódzkich tutaj i widziałem wielu młodych ludzi utalentowanych, którzy nie mieli perspektyw, nie mieli jakby sposobu na życie i pokazania im tego innego sposobu na życie. Jakby. I początkowo dostałem propozycję, żeby pracować dla fundacji. Pracowałem dla fundacji, która była przez Teatr Ludowy promowana, pamiętam, Ukryte Skrzydła. Wtedy chodziło o odciąganie młodych ludzi od ulicy, walkę z alkoholizmem, z narkotykami i tak dalej. Przez chwilę też z Siemachą miałem do czynienia. Że tak powiem, ta moja droga sama się potoczyła, bo po prostu zadzwonił telefon pewnego dnia, czy nie chciałbym poprowadzić zajęć. Później poznałem ludzi, którzy gdzieś pomogli mi w tej drodze jakby, no i tak robię to od 13 lat, tak bym to powiedział. Nie? Także stąd. W międzyczasie porobiłem tam uprawnienia różnego rodzaju, jeśli chodzi o papiery sędziowskie. Zacząłem od sędziowania w boksie, potem w kickboxingu, w muay thai. Z wieloma osobami dyskutowałem na ten temat, że sporty walki rozwijają agresję i tak dalej. No, że to wszystko zależy od tego, jak to jest ukierunkowane tak naprawdę. I niekoniecznie. We mnie na przykład ja miałem nadmiar w sobie złości, takiego buntu, pamiętam, w wielu sytuacjach, niezgody na rzeczywistość, która mnie otacza. I jakby właśnie pójście na trening pomagało mi rozładowywać te emocje. Ja wyrzucałem z siebie i wychodziłem spokojniejszy. Po prostu całe napięcie ze mnie schodziło. Czy ja promuję właśnie taki styl życia, ponieważ jakby jako człowiek musimy zadbać o każdy aspekt naszego życia, zarówno rozwój umysłowy, jak i fizyczny, i ten wewnętrzny, jak już kto tam uważa. I żeby żyć w pełnej jakby takiej harmonii i w zgodzie z samym sobą, no to trzeba zadbać też o to ciało.